Kandydaci Nowej Lewicy wystartują do Rady Miejskiej w ramach Radomskiego Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego. Oprócz nich na listach znajdą się przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Bezpartyjnych Radomian oraz Polski 2050. Z czwartego miejsca w okręgu numer 1 wystartuje Edyta Malec-Ćwiek. Wśród naszych postulatów jest kontynuacja in vitro z budżetu państwa, zwiększenie ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach, utworzenie stacjonarnego hospicjum dla ludzi obłożnie chorych. Chcemy również równomiernego doposażenia szkół, modernizacji szkół, które wymagają remontów. W okręgu numer 2 kandydatem Nowej Lewicy będzie Jan Pszczoła, który wystartuje z trzeciego miejsca. Najważniejszą rzeczą wydaje mi się w dalszym ciągu kontynuacja zazielenienia, budowa parkingów, szczególnie w moim osiedlu Ustronie oraz po prostu budownictwo mieszkaniowe. W okręgu numer 3 z siódmego miejsca wystartuje Tytus Kacprzak. Jego głównym celem jest rozwój budownictwa społecznego. Naszym głównym celem jest tworzenie przystępnych cenowo mieszkań, które zagwarantują stabilność i bezpieczeństwo mieszkaniowe młodym osobom i rodzinom oraz osobom z niskimi dochodami. Kolejnym ważnym punktem jest ekologia miejska. Chcemy, aby Radom był miastem zielonym. W czwartym okręgu z czwartego miejsca wystartuje Jolanta Sokołowska. Jako radna chciałaby wspierać budowę mieszkań komunalnych, żłobków i przedszkoli, a także dbać o stan ulic. Żłobków w naszym Radomiu jest mało. Na dzień dzisiejszy mamy 2, a więc jest to na tylu mieszkańców i młodych ludzi, którzy chcą u nas mieszkać, jest to stanowczo za mało. Myślę, że to na Michałowie troszeczkę odblokuje miejsca dla tych dzieci. Ponadto jestem mieszkanką Oboziska i Michałowa. Wychowałam się na Obozisku. Głównym moim takim priorytetem, który już zaczęłam tą kampanię, jest remont ulicy Rodziny Winczewskich. W piątym okręgu z drugiego miejsca wystartuje Jolanta Luty. Jej priorytetami będą m.in. przywrócenie Radomiowi statusu miasta wojewódzkiego oraz utworzenie w mieście uczelni o profilu wojskowym. Odzyskanie statusu stolicy województwa przez Radom jest tutaj kluczowe. To jest klucz do rozwoju naszego miasta i koncesja na rozwój. W moim 10-punktowym programie również znajduje się budowa szpitala klinicznego, przeprowadzenie trasy S9 przez Radom, zwłaszcza jest to ważne w obliczu zagrożenia wojną. Bardzo ważne jest uruchomienie w Radomiu wyższej szkoły o profilu wojskowym. Radom ma bogate tradycje, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe i o szkolnictwo wojskowe. Tutaj po wojnie, obok WSI i SN, była Wyższa Szkoła Lotnicza, w której wykładał as polskiego lotnictwa Stanisław Skalski. Wśród pozostałych punktów programu są także m.in. utworzenie Filharmonii Radomskiej, lokalnego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czy pełnoprawnych oddziałów telewizji publicznej i radia.